Cześć Dawid, właśnie widziałem Twój film. Nie ukrywam, że było mi bardzo przykro po tych oszczerstwach, jakie na mnie powiedziałeś. Dobrze wiedziałeś, że to nie jest prawda. Wykorzystałeś moją chwilę słabości. Wiedziałeś, że straciłem swojego najlepszego przyjaciela. Wykorzystałeś moje potknięcie podczas konferencji. Wiedziałeś, że nie byłem sobą. I tak naprawdę to mnie najbardziej zabolało, że wrzuciłeś to w momencie, kiedy wiesz, że ludzie za tobą, ponieważ tak często w życiu bywa, że ludzie dobijają leżącego, ludzie idą tam, gdzie coś się dzieje. I to jest właśnie, to mnie najbardziej zabolało, że wykorzystałeś tą moją chwilę słabości, wiedziałeś, że nie będę mógł się w żaden sposób obronić. Ale przyjmuję twoje przeprosiny, bardzo to doceniam. Dziękuję, że dałeś sprostowanie, bo pewnie przez najbliższe pół roku ludzie by mnie męczyli aferą golską. Dlatego dziękuję za to sprostowanie, przyjmuję twoje przeprosiny. Dobrze wiesz, że zawsze mogłeś na mnie liczyć i mam nadzieję, że ta sytuacja już się więcej nie powtórzy. Trzymaj się. Postanowiłem rozpocząć swoją grę. Teraz wam całą prawdę powiem. Przepraszam cię, Wojtek Gola, że powiedziałem o tobie, że jesteś biseksem, bo to był element mojej gry. Chciałem zobaczyć, czy mam prawdziwego przyjaciela, czy w momencie, kiedy niby mi odpierdoli, niby będę w depresji, niby będę na dnie, czy będziesz dalej przyjacielem moim, czy frajerem. Jestem mistrzem manipulacji, tak powiedziała moja mama. W swojej grze sprawdziłem, jakich mam przyjaciół. To wszystko, co mówiłem o Fejmie, jest kłamstwem. Jestem właśnie po rozmowie telefonicznej z Dawidem i wszystko sobie wyjaśniliśmy. Chciałbym jednak zwrócić wam uwagę na jedną ważną rzecz. Gdy Dawid przegrał swoją walkę, spotkał się z ogromną falą hejtu. Spotkał się z ogromną krytyką. Gdy teraz ja się potknąłem i Dawid nagrał na mnie film, to nagle masa ludzi zaczęła jego propsować. Sytuacja zupełnie się odwróciła. I chciałbym was tutaj prosić, abyście nie podejmowali w przyszłości pochopnych decyzji, nie oceniali zbyt szybko i abyście zawsze byli sobą. To jest bardzo ważne i pamiętajcie o tym.